Siemanko, dzisiaj pokażę Wam trening całej góry ciała z użyciem gum. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać od razu w komentarzu, czy chcecie taki sam trening do ciała. I zapraszam do oglądania i do trenowania. Ok, także pierwsze ćwiczenie, jakie zrobimy na klatę, będą to pompki. Tylko, że właśnie użyjemy gum, żeby postawić sobie opór i tą gumę przełożymy przez plecy. Czyli będę trzymał tutaj gumę. Pamiętamy o tym, żeby mieć napięte pośladki, napięty brzuch, żeby nam dupa nie opadała, ale też nie trzymać jej nadmiernie w górze. Kontrolujemy fazę opuszczania, schodzenia w dół i dynamicznie się wypychamy. Ok, zrobiliśmy wyciskanie poziome, to teraz zrobimy przyciąganie poziome. Do tego właśnie usiądziemy sobie na podłodze. Nogi wyprostowane w lekkim rozkroku, dlatego że gumę zaczepimy o stopy i trzeba pamiętać właśnie o tym, że ten lekki rozkrok jest po to, żeby ją bardziej rozciągnąć, żeby było większe napięcie i trzeba ją złapać też w miarę szeroko, dlatego że jeżeli złapiemy ją wąsko, to napięcie będzie bardzo przez krótki czas, więc trzeba ją złapać na tyle szeroko, żeby napięcie już było przy wyprostowanych ramionach. Więc łapiemy, przyciągamy powoli do kolca biodrowego i wracamy do pozycji wyjściowej. Można zrobić właśnie lekkie przytrzymanie przy największym napięciu. Ok, zrobiliśmy wyciskanie poziome, przyciąganie poziome, więc teraz zrobimy wyciskanie pionowe, czyli imitację OHP. Do tego celu użyję trochę lżejszej gumy. Stajemy na niej dosyć wąsko. Przyciągamy tak, jakbyśmy zdejmowali sztangę z raków i wyciskamy nad głowę. Trzeba pamiętać o tym, żeby cały czas brzuch i pośladki były napięte. Ok, zrobiliśmy sobie już właśnie przyciskanie pionowe, poziome, wyciskanie pionowe, także teraz zrobimy przyciąganie pionowe. Ja nie mam jak sobie zaczepić gumy z góry, bo najłatwiej by było zrobić tak, żeby zaczepić coś, co jest wyżej i robić po prostu ściąganie, taką imitację podciągania. Ja tego nie mam jak zrobić, więc potrzeba matką wynalazków. Tak? Tak się mówi. Także zrobię narciarza, zrobię przenoszenie za głowę, co też jest no chyba najbardziej zbliżonym ruchem do tego. I właśnie, gumę zaczepiłem sobie o nóżkę, od łóżka. Położę się teraz. I teraz tak. Łapiemy gumę też dosyć szeroko, tak żeby już napięcie było w tym miejscu. Ściągam łopatki, napinam brzuch i przyciągam tą gumę do bioder. Kurwa! Jeszcze raz. No kurwa mać! Ok, zrobiliśmy to, co jest najważniejsze, czyli właśnie przyciąganie poziome pionowe, wyciskanie poziome pionowe, także teraz możemy przejść do pierdół i do pompowania i zaczniemy to pompowanie od bicepsów. Żeby to zrobić, zaczepiam gumę o stopę dosyć wysoko, tak żeby już tu było napięcie i to będą, kurwa, jak to się nazywa? Uginanie przedramion w oparciu o kolano. Tak. To samo robimy na drugą nogę, oczywiście. Ok, zrobiliśmy biceps, to teraz antagonista, czyli triceps. I tu znowu posłuży mi niezawodna kanapa, która jeździ po podłodze. I zrobimy kickbacki. Czyli zaczepiamy sobie gumę właśnie z dołu. Najlepiej by było, jakby ona była gdzieś na poziomie no, kolan, ale to już nieważne. Łapiemy gumę, możemy tu się zaprzeć i prostujemy ramię. I to oczywiście nie jest koniec naszych zmagań, dlatego że jeszcze musimy spompować bareczki. I tutaj właśnie będą dwa ćwiczenia na tył barku, co też od razu zaangażuje czworoboczny pleców, trochę najszerszy, trochę obłe.
i będzie to rozciąganie gumy po prostu w tył. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Łapiemy w miarę szeroko tą gumę i rozciągamy do tyłu. Tak, aż dotknie klatki piersiowej. Ostatnie ćwiczenie na barki, jakie pokażę i przedostatnie w tym planie, będą to wznosy bokiem jednorącz. Do tego staniemy na gumie i będziemy to robić wszystko jednorącz. Także, stajemy na gumie i robimy wznos do boku. Tak samo, lekkie przytrzymanie na samej górze w największym napięciu. Powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Ok, to będzie ostatnie ćwiczenie, które pokażę z gumą i to będzie ćwiczenie na brzuch. Będzie to dead bug z użyciem gumy. Oczywiście można bez, jeżeli ktoś jest początkującym, a to jest taka, powiedzmy, wyższa wersja. Klasycznie dead bug wygląda w ten sposób, że kładziemy się, unosimy nogi, unosimy ręce, wciągamy brzuch, napinamy. Chodzi o to, żeby opuścić przeponę, tak żeby odcinek lędźwiowy dotykał ziemi. Po czym prostujemy jedną nogę, wracamy, drugą wracamy, tak żeby nie napierdalać nogą w komodę, ale jeżeli ktoś jest pro, to zaczepia sobie gumę o stopy i będzie to robił z gumą. Także mam nadzieję, że ten trening Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli tak. I widzimy się w następnym odcinku. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.